Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w ostatniej w tym tygodniu audycji Goście Dnia. Dzisiaj w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej goszczę inspektora Grzegorza Grabowskiego, komendanta powiatowego Policji w Ciechanowie. Dzień dobry, pani Rewo, witam Państwa. Zaczniemy od niestety przykrych zdarzeń, do których doszło na terenie naszego powiatu w ostatnim czasie. Mam na myśli kradzież na Aleksandrówce, a także rozbój w Glinojecku. Zacznijmy od kradzieży. Tak, 20 lutego około godziny 6 na osiedlu Aleksandrówka doszło do kradzieży znacznej ilości pieniędzy. Nadal trwają czynności mające na celu ustalenie sprawcy tego przestępstwa lub sprawców. W jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia? Okoliczności tego zdarzenia związane było z dostarczaniem przesyłek do poczty przy ulicy Bataniów Chłopskich i w momencie rozpakowywania tej przesyłki do tego właśnie urzędu pocztowego sprawca wykorzystał nieuwagę pracownika poczty i dokonał kradzieży właśnie ponad 100 tysięcy złotych. Ja przy okazji, jak rozmawiamy o tym zdarzeniu, zwracam się do wszystkich osób, które właśnie tego dnia 20 lutego około godziny 6 właśnie w rejonie poczty. Tłumów pewnie nie było, niestety. Tłumów nie było, ale znaczy my już mamy ustalonych część świadków, osoby się do nas zgłaszają, bo my docieramy do tych osób, ale nadal jeśli są osoby, które mają wiedzę, widziały osobę, która się dziwnie zachowywała albo która biegła w tym czasie, to zwracamy się z prośbą o poinformowanie nas, o przybycie do komendy, poinformowanie nas. No, każda informacja jest dla nas cenna. Mhm. Czy policja jest na trawie sprawcy lub sprawców tej kradzieży? W tej sprawie prowadzone są forma dochodzenia, czyli wykonywane są czynności dochodzeniowo-śledcze i równolegle czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawczym, o których no, tutaj na antenie niestety nie mogę mówić, ale apelujemy o to właśnie, żeby ktokolwiek widział taką osobę, to chętnie porozmawiamy. I może to pomóc w ujęciu może to sprawcy. Tak, doprowadzić do ujęcia sprawcy i odzyskania tego utraconego mienia. Mhm. Pomówmy teraz o rozboju w Glinojecku. Dzień później. Tak, dzień później, po godzinie 22, też dwóch zamaskowanych sprawców weszło do mieszkań jednego z mieszkańców właśnie gminy i miasta Glinojeck. Został ten pokrzywdzony obezwładniony i zabrano mu również pieniądze. Trochę mniejszej wartości, ale trochę mniej tych pieniędzy było, ale utracił no, prawie 10 tysięcy złotych. Z tym, że no tutaj te czynności, które wykonaliśmy bezpośrednio po w zasadzie całą noc z 21 na 22 lutego i kilka dni następnych doprowadziły do ustalenia osoby, która pomagała dokonać tego przestępstwa, bezpośrednio nie uczestnicząc, ale wskazując, że pokrzywdzony taką kwotą pieniędzy dysponuje. Ta osoba została ustalona, przedstawiono jej zarzuty pomocnictwa przy dokonaniu rozboju z użyciem, dodam, niebezpiecznego narzędzia. Czyli tutaj czyli kwalifikacja 280 paragraf 2, czyli zagrożenie karą bardzo wysokie. To był nóż? To były pałki. Mhm. To były pałki. I została ta osoba tymczasowo aresztowana na nasz wniosek, na wniosek prokuratury przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie na okres 3 miesięcy. W międzyczasie... Wydała tego sprawcę? W międzyczasie ustaliliśmy sprawcę, jednego ze sprawców z tego rozboju, który bezpośrednio brał udział w zdarzeniu i ten sprawca również został zatrzymany kilka dni później, a w zasadzie no, następnego dnia po zatrzymaniu tej osoby, która tego podejrzanego, który
który pomagał w dokonaniu tego przestępstwa i również tutaj sąd zastosował środek zapobiegawczy wobec tej osoby na okres 3 miesięcy. Czyli jeszcze jedna osoba, która brała udział w tym zdarzeniu. Tak, jeszcze trwają czynności mające na celu właśnie ustalenie jeszcze jednej osoby, która brała bezpośredni udział w tym zdarzeniu. No ale mając te dwie osoby, to jest chyba kwestia czasu, tak myślę. No, ja w to wierzę, że w niedługim czasie rozwiążemy tą sprawę do końca. Bo to są sprawy to szczególnie... Takie dotkliwe bardzo. Szczególnie tak, gdzie jest działanie sprawców skierowane nie tylko na mienie, ale przede wszystkim na to, na to żeby człowiekowi zrobić krzywdę, to traktujemy priorytetowo. Dlatego też te czynności, tutaj z udziałem policjantów i samego Gliniecka, ale również Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Zresztą doceniając tutaj zaangażowanie i pracę policjantów, wystąpiłem z wnioskiem do komendanta wojewódzkiego Policji w Radomiu o wyróżnienie właśnie tych policjantów, bo naprawdę w tej sprawie na to zasługują. Czy często dochodzi w naszym powiecie do tego typu rozbojów? W tamtym roku doszło do 6 rozboi. Także praktycznie rok wcześniej, w roku 2016 było ich 18. Także jeśli byśmy porównywali rok do roku, a w ogóle, to liczba tych rozboi spada. Niemniej jednak to są przestępstwa, tak jak zabójstwa, z tych kategorii bardzo, bardzo ciężkich. I dlatego też tutaj nasze działania tutaj są bardzo zintensyfikowane. Pomówmy teraz o przyjemnym i miłym wydarzeniu. Odbyła się odprawa pod koniec lutego, odprawa z komendantem wojewódzkim policji i przy tej okazji zostały wręczone funkcjonariuszom medale. Również pan komendant otrzymał medal. Jaki to jest medal? Medal Zasłużony Policjant nadawany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ja dostałem ten medal srebrny wcześniej. Kilka lat temu dostałem ten medal w kolorze brązowym. Natomiast jeden z policjantów również naszej komendy otrzymał medal właśnie brązowy, Zasłużony Policjant. Jest to aspirant sztabowy Paweł Bugajewski z Wydziału Kryminalnego. Poza tym pan komendant wojewódzki właśnie, który właśnie ta uroczystość, o której mówimy, była poprzedzona wręczeniem odznaczeń, natomiast zasadniczo pan komendant przyjechał do nas na naradę służbową podsumowującą realizację naszych zadań w 2017 roku i jak wytyczeniem. Jak to podsumowanie wypadło? Jeszcze może zanim dokończę, to jeszcze o tych medalach chciałbym kilka słów powiedzieć, ponieważ to nie tylko policjanci otrzymali odznaczenia, ale również osoby spoza policji. Również na wniosek komendanta wojewódzkiego policji minister spraw wewnętrznych i administracji nadał medal za zasługi dla policji panu profesorowi Leszkowi Zygnerowi, rektorowi Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Koloru srebrnego również. Natomiast i nasz wójt z gminy Regimin, pan Lech Zduńczyk, otrzymał taki też medal zasługi dla policji koloru brązowego. Jeśli chodzi o sam przebieg odprawy, to ja przedstawiłem informację na temat, panu komendantowi złożyłem raport z realizacji tych zadań ustawowych policji, które realizujemy na terenie powiatu ciechanowskiego. Realizowaliśmy w roku 2017. Jak to wypadło, ta ocena. Oczywiście bardziej chciałem przedstawić panu komendantowi te wszystkie działania profilaktyczne, które prowadziliśmy, ponieważ te działania profilaktyczne, oczywiście również dyslokowanie służb zewnętrznych, służb patrolowo-interwencyjnych, służby obchodowej policjantów ruchu drogowego ma jeden zasadniczy cel, a mianowicie ograniczenie przestępczości. I przedstawiając tę informację zarówno w sferze przestępczości ogółem, przestępczości kryminalnej, 7 podstawowych kategorii przestępstw, takich jak właśnie te, o których rozmawialiśmy, rozboje, kradzieże, uszkodzenie mienia, bójki, pobicia, corocznie odnotowujemy spadek tej przestępczości. W związku z tym
I myślę, że tutaj te działania profilaktyczne, jak również sama praca policjantów, Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego przynoszą efekty, Wydziału Kryminalnego również, bo ci policjanci, którzy zajmują się właśnie zwalczaniem tej przestępczości kryminalnej, tej szczególnie uszczęśliwej społecznie, jeżeli w dobrym tempie dojdą do sprawcy, to w pewien sposób też zapobiegają dokonywaniu dalszych przestępstw przez tego podejrzanego, chociażby kierując do prokuratury, później prokuratura do sądu, wnioski o zastosowanie środków izolacji. Skoro mowa o wnioskach, jakie wypływają z tej oceny, z tego podsumowania wnioski na rok 2018? Wnioski w zasadzie utrzymywanie, ponieważ policja jest taką instytucją, która działa w oparciu o strategię działania, o priorytety komendanta głównego policji. One zostały przyjęte na lata 2016-2018. W związku z tym to rok 2018 jest kolejnym rokiem realizacji tej strategii. Ona oczywiście polega na zacieśnieniu współpracy ze społeczeństwem, na ograniczeniu albo na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, właśnie na przeciwdziałaniu tym przestępcom, szczególnie uciążliwym społecznie, w tym również cyberprzestępczości, na poprawie zabezpieczenia imprez masowych, ale również i na podniesieniu warsztatu policjantów poprzez szkolenia, poprzez doposażanie policjantów. Także te zadania są rozłożone tak na 3 lata i ten okres w zasadzie to jest rok 2018, to jest czas kończący tą strategię. Przypuszczam, że kolejna może być podobna, może być w jakiś sposób modyfikowana. Jeśli chodzi o nasze najważniejsze rzeczy, które byśmy chcieli zrobić w 2018 roku, a będzie to naprawdę wyjątkowo trudne, dlatego że myślę tutaj o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Pomimo tego, że odnotowaliśmy wzrost niewielkich wypadków drogowych, ale jeśli chodzi o ofiarochłonność tych wypadków, czyli mam tu na myśli ofiary śmiertelne wypadków, to w tamtym roku było ich 8. Oczywiście każdy wypadek to jest tragedia rodziny osób najbliższych, ale odnotowaliśmy spadek w stosunku do roku poprzedniego, gdzie zginęło osób 13. To jest chyba pierwszy rok, z tego co pamiętam, poza 2010, gdzie ta liczba osób spadła poniżej 10. No niestety ten rok nam się zaczął tak niezbyt dobrze, ponieważ tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym już mamy 5. Mamy początek marca, już mamy 5 ofiar i wypadków śmiertelnych, i 5 ofiar tych wypadków. Także tutaj wszelkie już te działania, które powinny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, działania profilaktyczne, ale przede wszystkim kierowanie policjantów, jak najwięcej policjantów do służby na drodze z policjantami razem ruchu drogowego. Już w końcówce stycznia uruchomiliśmy tutaj współpracę z Wydziałem Prewencji. Policjanci Wydziału Prewencji pełnią służbę razem z policjantami ruchu drogowego. Również policjanci z posterunku policji w Glinojecku też pełnią służbę z policjantami ruchu drogowego. Ponadto komendant wojewódzki, widząc tutaj zagrożenie na naszym terenie, na moją prośbę skierował też policjantów z samodzielnego poddziału Policji Prewencji w Płocku też na wspólne służby z policjantami ruchu drogowego. No, chcemy nasycić jak największą ilością patroli nasze drogi, żeby nie dochodziło do wypadków drogowych. To jest cen taki, bym powiedział, nadrzędny na ten rok. Tak jak powiedziałem, ten początek naprawdę był naprawdę trudny. Niestety w tych 5 wypadków, w 2 wypadkach zginęli rowerzyści, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. No, kiedyś wydawałoby się, że raczej w styczniu rowerzyści nie powinni jeździć, ale niestety... Mieliśmy wyjątkowy styczeń. Taki styczeń wyjątkowy, tak, i niestety... Ciepły. Niestety przełożyło się to na zagrożenie właśnie wobec tych uczestników ruchu drogowego. Wspomniał pan o nasyceniu naszych dróg powiatu ciechanowskiego jak największą liczbą patroli policyjnych. Ile docelowo pan komendant chce skierować jednocześnie na nasze drogi patroli policji?
Szczególnie w takie jakieś długie weekendy, kiedy tych to znaczy, podróży się dużo odbywa. No chcemy, żeby jak najwięcej policjantów, mamy też ograniczone możliwości, ponieważ mamy również wakaty, natomiast w ruchu drogowym póki co mamy tylko wyłącznie jeden wakat na dzień dzisiejszy, ale będę starał się go jak najszybciej uzupełnić. To też nie jest takie, nie można zrobić tego z dnia na dzień, dlatego że ci policjanci, którzy ewentualnie by chcieli pracować w służbie ruchu drogowego, no oni muszą, musimy ich sprawdzić. W związku z tym na razie są na zasadzie delegowania do tych służb i po ewentualnie potem, że przełożenie, ale sami policjanci po pewnej ocenie, czy im się ta służba podoba, czy w tej służbie by się naleźli, no w pewnym czasie podejmiemy stosowne decyzje już personalne o przejściu. Chcielibyśmy, żeby tych służb przynajmniej dziennie ruchu drogowego wyjeżdżało od 6 do 8 przynajmniej patroli, tak? W związku z tym, no byśmy wówczas byli w stanie na pewno część dróg krajowych, wojewódzkich i tych dróg powiatowych i gminnych, gdzie dochodzi do wypadku, tam objąć nadzorem. Poza tym pamiętajmy o krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, również tutaj mieszkańcy naszego powiatu i miasta zaznaczają te miejsca szczególnie niebezpieczne w kontekście ruchu drogowego, gdzie są przekraczane dopuszczalne prędkości, chociażby z tamtego roku to ponad 55% właśnie wszystkich zaobserwowanych przez mieszkańców takich niewłaściwie zachowań, to było właśnie przekraczanie prędkości w miejscach, w terenach zabudowanych przeważnie. Szczególnie na pętli miejskiej. Też, ale różnych, to były różne miejsca. Czasami takie miejsca albo ulice, no, które nawet nas zaskakiwały, bo i nawet potwierdzały się te zgłoszenia. W zdecydowanej większości tak, no nie na wszystkich drogach. Na jakichś takich ulicach lokalnych pewnie mieszkańcy w tym czasie, kiedy oglądali to, widzieli te sytuacje, być może te przekroczenia miały miejsce. No później policjanci to weryfikowali przez kolejne kilka dni, a dokładnie 5 dni. I w niektórych przypadkach niestety nie udało nam się potwierdzić tego zagrożenia, że tam występuje. No, przekroczenie prędkości no, też jest tak subiektywna. My pracujemy, policjanci ruchu drogowego pracują w oparciu o urządzenia. Osoba, która mieszka, nie wie, czy ktoś jedzie z prędkością administracyjnie dopuszczalną, czy też nie. Ale każdy sygnał analizujemy, sprawdzamy. Natomiast bardzo dużo, rzeczywiście, tak jak pani rektor słusznie zauważyła, bardzo dużo było potwierdzonych tego typu sytuacji przekraczania. Jest to jedna z głównych przyczyn obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, to niestety prędkość determinuje te wypadki drogowe i szczególnie negatywne jego skutki, jakim jest właśnie zgon osób, które w tych wypadkach uczestniczą. Panie komendancie, kręci mnie bezpieczeństwo. To jest akcja, która trwa i niedawno w jej ramach odbyły się działania. Na czym one polegały? Tak, kręci mnie bezpieczeństwo. To jest program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tutaj w tym obszarze praktycznie realizujemy wiele zadań. W szkołach program kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny. Chociażby w miesiącu lutym były takie wskazane w tym kalendarzu, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało kalendarz takich działań, dni przypominających o pewnych zagrożeniach, które mogą się pojawić. I takie działania mieliśmy chociażby w lutym, to dokładnie 11 lutego, Międzynarodowy Dzień numeru 112, ta data nieprzypadkowa, ale również inne działania, chociażby Dni Bezpiecznego Internetu, który mieliśmy na początku grudnia, dokładnie 6 grudnia.
jesteśmy zapraszani do szkół wówczas i rozmawiamy z uczniami na temat zagrożeń właśnie wynikających z tych sytuacji, które mogą nas się na co dzień spotkać. Najbliższe takie nasze działania to 21 marzec, pierwszy dzień wiosny, później 26 marzec to dzień, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. Również tutaj, oczywiście tu adresatami bardziej też uczniowie szkół gimnazjalnych i szkół średnich. To oczywiście działania cykliczne, bezpieczne ferie, które w zasadzie u nas miały miejsce w styczniu, ale tak naprawdę na przestrzeni, w skali kraju w ciągu tych 2 miesięcy, czyli tutaj te zadania były przez nas realizowane nie tylko w styczniu, ale również w lutym. Oczywiście nie zapominamy o seniorach, również spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tutaj też informujemy nadal o tych zagrożeniach związanych z oszustwami metodą na wnuczka, tak, ale to teraz ona, wiadomo, że ewoluuje. Na policjanta, na nowotwór, na inkasenta. Dokładnie. Także tych działań profilaktycznych. Oczywiście bardzo ważną rzeczą, której wrócę w zasadzie do bezpieczeństwa ruchu drogowego, to program, w ramach właśnie tego programu Kręcimy Bezpieczeństwo, to zachowanie kierowców w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, oczywiście pieszych, w rejonie przejść dla pieszych, gdzie również te działania podejmujemy, ponieważ no w tej chwili w Polsce tak naprawdę najbardziej niebezpiecznym miejscem, no to jest kuriozalne, no jest, powiem, są pasy. To jest przejście dla pieszych. Mhm. Tylko w tamtym roku na te ponad 32 tysięcy wypadków drogowych, to ponad 4 tysiące na przejście dla pieszych. No, to jest aż nieprawdopodobne, że znaczy to wynika pewnie z poprawy infrastruktury dróg, czyli mamy coraz więcej w Ciechanowie również dróg dwujezdniowych, gdzie pieszy przechodząc na drugą stronę jezdni musi przejść przez dwa pasy ruchu przeznaczone do jazdy w jednym kierunku. No i niestety jeden kierowca się zatrzymuje, drugi nie. A drugi wyminie tego kierowcę, tak, który stoi tutaj, i uderzy w pieszego. W tamtym roku działania Urzędu Miasta na terenie naszego miasta naprawdę przyniosły, myślę, że przyniosły ten efekt dobry. Kocie oczka, patrz w lewo, napisy. To tak, kocie oczka to jest dla oczywiście kierowców, napisy dla pieszych, czyli tutaj w jedną i drugą stronę. Sygnalizacja świetlna Ranieckiej na przykład. Tak, tak. I teraz w planach jeszcze doświetlenie, tak, przejść dla pieszych. To naprawdę wpisuje się znakomicie w to, co jest realizowane w skali polskiej, czyli poprawa właśnie tych miejsc, bo te miejsca trzeba zwrócić szczególną uwagę. Ja bardzo się cieszę, ponieważ też uczestniczyłem w sesji Rady Miasta, gdzie zachęcałem i dziękowałem jednocześnie radnym, panu prezydentowi za to, że pochylają się nad tą sferą bezpieczeństwa, szczególnie właśnie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Miejmy nadzieję, że w Ciechanowie nikt na pasach nie zginie po zrealizowaniu tych wszystkich działań zaplanowanych, żeby poprawić nasze bezpieczeństwo. Panie komendancie, chciałabym troszeczkę teraz prywatnie pana zapytać o to, jaką statuetkę i w zasadzie dla kogo odbierał pan na retrospektywie festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci? Tak. Również ten 28 luty to był dla mnie dzień taki intensywny, ponieważ gościłem w komendzie komendanta wojewódzkiego policji. Jednocześnie zostałem zaproszony przez organizatorów festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, gdzie odebrałem sygnet niepodległości, który organizatorzy przekazali mojemu dziadkowi, Bronisławowi Grabowskiemu, który właśnie w tych latach bezpośrednio po wojnie działał w Narodowych Siłach Zbrojnych i w 47 roku, jesienią 47 roku był aresztowany. I tutaj właśnie w tej katowni Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który znajduje się zresztą z boku komendy, był ponad 3 tygodnie przetrzymywany i później wwieziony do Warszawy.
skazany wyrokiem sądu wojskowego na 15 lat więzienia. Niestety te ciężkie śledztwo, które tutaj, szczególnie w Ciechanowie, z tego co wiem z opowiadań mojego taty, a on też w zasadzie tą informację wie z opowieści babci, ponieważ mój tata w momencie, kiedy dziadek został aresztowany, to miał 3 lata, kiedy zmarł, miał 5 lat, ponieważ w roku 49 w marcu mój dziadek niestety nie przeżył tego ciężkiego śledztwa, tego więzienia, niestety zmarł po niespełna półtora roku pobytu właśnie w tych ciężkich warunkach. Panie komendancie, co pan czuł, odbierając to wyróżnienie tego dnia? No, dla mnie to była naprawdę wyjątkowa chwila, bo jesteśmy w stuleciu niepodległości, także ja byłem wychowany w takich w tradycjach niepodległościowych i wiedziałem, jako już kilkuletni chłopiec, znałem tą historię, której nie było w podręcznikach szkolnych, ta historia była zakazana. Także ja miałem świadomość tego, co się działo bezpośrednio po wojnie, z uwagi na to, że dotknęło to moją rodzinę, nie tylko mojego dziadka, ale również wiele osób z bliskiej rodziny, które też niestety w tym czasie zginęli. No, czułem generalnie dumę z tego, że dziadek w tym czasie miał taką świadomość, że wystąpił. No, dziadek był, urodził się w 1898 roku, więc w 1918 miał 20 lat. Był wychowywany z kolei w czasie, gdy Polski nie było. Później całe dorosłe życie, zresztą również brał udział w wojnie bolszewickiej, był żołnierzem, walczył pod Lwowem, też był odznaczany. Ale gdy przyszło to 1945 rok i wiedział, co się z tym wiąże. I no, był częścią tych osób, które, no, było wiele takich osób, na pewno ja tylko ze swojej strony bardzo dziękuję organizatorom tego festiwalu za to, że postać mojego dziadka docenili, panu Arkadiuszowi Gołębiewskiemu, który jest tutaj związany z ziemią ciechanowską, który właśnie przywołał. Ja byłem naprawdę szczęśliwy i dumny. No, nie ukrywam, że też ciarki po plecach mi przechodziły, tym bardziej, że odebrałem tą statuetkę właśnie z rąk pana Arkadiusza i pana senatora Jana Maria Jackowskiego. No cóż, można dodać w tym momencie chyba tylko chwała bohaterom. Chwała bohaterom. Panie komendancie, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio. Przypomnę, że moim i państwa gościem w piątkowej audycji Goźnia był dzisiaj inspektor Grzegorz Grabowski, komendant powiatowy Policji w Ciechanowie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. A ja życzę państwu miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze 13:10.